Przenosimy się do Szwajcarii, słynnej szachowej miejscowości Biel, gdzie Magnus gra z Aleksem Szyrowym. 2011 rok, 26 lipca, 9 lat temu. Szyrow biały. Partię hiszpańską zasuwa. Próba grania obrony berlińskiej. Szyrow nie ma ochoty bawić się w tasiemce i goniec C5. Taka odmiana wariantu Kordela. Roszada. Szyrow to grał. H6. Lufcik, wygonienie i goniec się wraca. Widzimy, Magnus gra spokojnie. Rozwija figury. Gońca. Białe przerzucają konika. Czarne też. Hop. I hop. Tu widzimy zdwojone piony. Notujemy, że one już są. Na pioneczka. Na pioneczka. I białe mają pioneczka więcej. A czarne nie biorą piona. Wszystkim się zdawało, że one wezmą. A tu szach. I mamy pozycję z parą gońców u czarnych, co rekompensuje. A jak ktoś widział, to i teraz powinien zobaczyć te piony. No tego nie. Lecimy dalej. Tego już nie. Nie można pchnąć piona. Różnostronne roszady, ale z powodu otwartej linii D ataku na króla nie będzie. Wyganiamy konia. I tu nie można być pionem. Będzie problem z obroniem punktu. Ale Szyrow też nie jest zawodnikiem, który gra na remi. W dodatku z młodziutkim Carsenem, w dodatku z Magnusem. Ma linię D, ale czarne mają lepszego gońca. Pozycja ma charakter wyrównany, chociaż czarny stoi lepiej. Jest jedna figura w ataku więcej. Jak zagra B4, będzie próg. A biały ma punkt F7, który atakuje na białym, ale nie może go zaatakować końcem. Taka jest różnica w gońcach. Bronimy gońca z nadmiarem. Próbujemy skubnąć piona. Mój król broni sam piona. No, z drugiej strony próbujemy grać B5, B4. I bez jednej wieży obu królom będzie lżej. Biały sam się pruje. Hetman broni piona, broni gońca i jest wszystkim dobrze. Następuje faza niedoczasowa. Wyganiamy hetmana. Hetman nie za bardzo może bić na H6. Obroniliśmy. I otwieramy pozycję. Tu widzimy, że goniec strzela. Bijemy. Bijemy. Hetman C8 na wieżyczkę. Bronimy piona. I kombinujemy jak Magnus Carlsen. Biały hetman jest przeciążony, broni tu i tu, więc stosujemy odciągnięcie. I piona mamy, i to wolnego. Ale pogoniec D1, gdyby go uaktywnić. Czarnym
Tak łatwo by się nie wygrywało. Po ruchu w tekście. Hetmana 2. Wiązany goniec. I kombinujemy jak Magnus Carlsen. Kto kombinuje, ten widzi, że hetman jest przeciążony w obronie. Stosujemy odciągnięcie. Nie bardzo można tu bić. Pion szybko dochodzi. Tam król musi zejść. H4. No ale to osłabia pozycję króla. I król G2. Fiksujemy piony, żeby tam dobrze stały. Król się chowa. I wieża E6 szybciej wygrywała. C3 też dobre, chociaż puszcza białopolową przekątną. Hetman A6, chwila manewrów. Szach. Goniec G7, konsolidujemy pozycję. I znowu patrzymy na tego. O. Wieża C5, kontruderzenie. Po kontruderzeniu, po hetman B8, który potem wpada, biały miałby się spyszno. Po hetman D7 jeszcze nie ma się spyszno. Teraz miałby wieża C7, co oczywiście na długo nie pomaga. Pozycja jest wygrana. Hetman C4. Wieża bije 3. Dwa piony więcej i słaby pion na G3. A F7 póki co broniony. I znowu kombinujemy jak Magnus Carlsen. Zaciągamy króla pod motyw geometryczny dla gońca. Robimy podwójne uderzenie. Proponujemy wymianę hetmanów. I tu w zasadzie można się poddać. Król nie może odejść od pola G3, bo leci pion, 3 będą szły. Chociaż i te dwa idą i ten. I wygrana jest świetna partia, czyściutka Magnusa Carlsena. Tak na sucho wysuszył pozycję i wygrał samym wybitnym.